warunek, baczność, na ramię, broń, na wprost, marsz. Prezentuj, broń. Prośmy Boga, aby pobłogosławił grób naszego brata. Miłosierny Boże, który dajesz odpoczynek duszom wiernych, prosimy Cię. Pobłogosław ten grób i uwolni od wszystkich grzechów duszę Wojciecha, którego ciało tutaj składamy, aby mógł razem ze świętymi bez końca radować się w Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. Wypełniając chrześcijański obowiązek pogrzebania ciała ludzkiego, z wiarą błagajmy Boga, dla którego wszystko żyje, aby ciało naszego brata wskrzesił w chwale i powołał go do społeczności świętych. Prośmy o to w cichej modlitwie. Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział: ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Ożywieni tą wiarą, módlmy się wspólnie do Zbawiciela za naszego brata. Jezu, Ty płakałeś nad śmiercią Łazarza. Pociesz tych, którzy płaczą nad śmiercią Wojciecha. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty wskrzeszałeś zmarłych do życia. Obdarz naszego brata życiem wiecznym. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty obiecałeś zbawienie pokutującym. Wprowadź naszego brata do nieba. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty obmyłeś naszego brata wodą chrztu. I w sakramencie bierzmowania obdarzyłeś go Duchem Świętym. Przyjmij go do grona swoich wybranych. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty posilałeś naszego brata najświętszym ciałem i krwią swoją. Daj mu udział w uczcie Twojego Królestwa. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty widzisz, że cierpimy z powodu śmierci naszego brata. Daj nam pociechę płynącą z wiary,
i umocnij w nas nadzieję życia wiecznego. Wysłuchaj nas, Panie. Zjednoczenie z wszystkimi wiernymi, którzy nas poprzedzili do wiecznej Ojczyzny, módlmy się, jak nas nauczył nasz Zbawiciel. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od wody złego. Boże, Ty dajesz ludziom życie i zmartwychwstanie. Wysłuchaj prośby, które my grzeszni z bólem zanosimy za Twojego sługę Wojciecha. Wysłuch go z więzów śmierci i daj mu udział w radościach raju z Twoimi świętymi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech was błogosławi Bóg Ojciec wszelkiej pociechy, który stworzył człowieka i dał wierzącym nadzieję zmartwychwstania. Amen. Niech Bóg udzieli żyjącym przebaczenia grzechów, a wszystkim zmarłym światła i pokoju. Amen. Niech nam da szczęśliwe życie wieczne z Chrystusem, który prawdziwie zmartwychwstał. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech Bóg da Tobie pić ze źródła wody życia. Prochem jesteś i w proch się obrócisz, ale Pan cię wskrzesi w dniu ostatecznym. O zabranie głosu w imieniu ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu proszę sekretarz stanu panią Annę Krupkę. Szanowni Państwo, pogrążona w żałobie rodzino, drodzy żałobnicy. Żegnamy dzisiaj pana profesora, doktora habilitowanego Wojciecha Zabłockiego, wybitnego człowieka sportu i kultury, medalista olimpijskiego, architekta, znawcę broni białej i szermierki historycznej. Jego wszystkich zasług dla sportu, nauki i kultury nie sposób wyliczyć. Każdej z dziedzin poświęcał się z ogromną pasją, pozostawiając po sobie bogate i jakże wartościowe dziedzictwo, z którego czerpią i czerpać będą następne pokolenia. Był ostatnim z wielkich szermierzy, pamiętających lata świetności polskiej szabli. Czterokrotnie reprezentował Polskę na Igrzyskach Olimpijskich. Trzykrotnie sięgając w turniejach drużynowych po olimpijskie medale. Dziesięciokrotnie zdobywał medale Mistrzostw Świata. Pięciokrotnie stawał na najwyższym stopniu podium Mistrzostw Polski. Pan profesor służył Rzeczypospolitej na największych światowych imprezach sportowych, ale służył także polskiej kulturze. Niezależnie od obfitującej w sukcesy kariery sportowej, spełniał się jako architekt, akwarelista i literat. Projektując salę gier Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Warszawie i wiele innych obiektów sportowych w kraju i za granicą, nie tylko dawał wyraz oddania sztuce architektury, lecz także miłości
i działania na rzecz sportu. Wszystko, co robił, czego dotknął pan profesor Wojciech Zabłocki, łączyło ze sobą dobro z pięknem. Był być może jednym z ostatnich ludzi wiernych ideałom Kalokagatti. Inni dostrzegali to i doceniali. Był prezesem i honorowym prezesem Polskiej Akademii Olimpijskiej, która poprzez swoją działalność ukazuje kulturowe i humanistyczne i społeczne wartości sportu. Wielokrotnie odznaczano go medalem za wybitne osiągnięcia sportowe. Otrzymał Krzyż Kawalerski, Krzyż Oficerski i Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, a także Wawrzyn Olimpijski, PKOL i medal MKOL Sport and Science. Wśród rozlicznych nagród i orderów jest również ta, która w najpełniejszy i najpiękniejszy sposób ukazuje holistyczne podejście profesora do życia i świata. Medal Kallos Kagatos, przyznawany najwybitniejszym przedstawicielom sportu, którzy na poziom mistrzowski wzbili się później również poza nim. Profesor Zabłocki to bez wątpienia jedna z największych osobowości, która w bezcenny sposób wzbogaciła naszą kulturę narodową. Dlatego bardzo bym chciał, żeby młodzi polscy sportowcy szli jego śladem, aby poznawali jego życiorys i osiągnięcia. Towarzyszymy dziś panu profesorowi w ostatniej drodze z przekonaniem, że dobrze przysłużył się ojczyźnie, a ślad jego ziemskiej obecności na zawsze odcisnął się w naszych sercach i pamięci. W imieniu rządu polskiego, w imieniu kierownictwa i pracowników Ministerstwa Sportu składam rodzinie, przyjaciołom i bliskim zmarłego wyrazy najgłębszego współczucia. Cześć jego pamięci. Z poważaniem Piotr Gliński, wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu. Szanowni Państwo, drodzy żałobnicy, pogrążona w żałobie rodzino, składamy jeszcze raz serdeczne wyrazy współczucia. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzeja Kraśnickiego. Szanowna pani minister, droga rodzino Wojciecha, drodzy zebrani. 6 grudnia chciałem wręczyć profesorowi Wojciechowi Zabłockiemu list gratulacyjny z okazji jego 90. urodzin. Poprosiłem współpracowników, by w tym dniu na portalu olimpijskim ukazały się dla niego urodzinowe życzenia wraz z przypomnieniem, jak wybitnym i wszechstronnym jest człowiekiem. Los pokrzyżował nam plany. Profesor odszedł dzień przed swoimi urodzinami. Dziś powiem to, co zamierzałem wtedy mu przekazać. Wojtku, jesteś i zawsze będziesz dla nas ważną, wyjątkową i pomnikową postacią. Osobą obdarzoną wieloma talentami. Twoje sportowe sukcesy, zaangażowanie w rozwój ruchu olimpijskiego, erudycja i wszechstronność budzą nasz podziw i szacunek. Jesteś wspaniałym przykładem tego, że sukces sportowy może iść w parze z sukcesem życiowym, zawodowym i twórczym. Zawsze będziemy Cię podziwiać. Wierzymy, że młodzi sportowcy będą wzorować się na Tobie i Twoim życiu, w którym nigdy nie było miejsca na nudę. W życiu Wojciecha Zabłockiego widzieliśmy wiele pasji i miłości do rodziny, do sportu, do sztuki i nauki. Był wybitnym szermierzem, 3-krotnie stawał na olimpijskim podium, 10-krotnie zdobywał medale mistrzostw świata.
Po zakończeniu sportowej kariery pozostał w sporcie i ruchu olimpijskim. Jako prezes i prezes honorowy Polskiej Akademii Olimpijskiej z wielkim zaangażowaniem pracował na rzecz rozwoju olimpijskiej idei i popularyzowania olimpijskich wartości. Jako architekt tworzył wspaniałe obiekty sportowe, malował akwarele, pisał książki. Nieraz zastanawialiśmy się, kiedy znajduje na to wszystko siły i czas. Jego twórcza praca i zaangażowanie były wielokrotnie nagradzane w Polsce i za granicą. Uczestniczyłem w Kolonii w Niemczech w przyznaniu jemu wyróżnienia za projekt architektoniczny pływalni przez IEKS International, międzynarodową organizację o światowym zasięgu, skupiającą głównie architektów pracujących w obszarze sportu i czasu wolnego. Wojciech otrzymał medal Kalos-Kagatos. To wyróżnienie Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Przyznawany jest tym, którzy osiągnęli wielki sukces także poza sportem. Brązowy, srebrny, złoty wawrzyn olimpijski. To nagrody przyznawane przez PKO dla polskich twórców kształtujących humanistyczne wartości sportu i jego wizerunek w społeczeństwie. Oznaczone były również przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. O Wojciechu Zabłockim jako sportowcu, naukowcu i architekcie możemy mówić naprawdę wiele. Jednak w naszej pamięci pozostanie on także jako życzliwy, serdeczny, uśmiechnięty, pełen energii i wysokiej kultury człowiek. W imieniu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, rodzinie i najbliższym składam wyrazy współczucia i otuchy. Łączę się z wami w bólu, smutku i żalu, a jednocześnie zapewniam, że Wojtek był, jest i zawsze będzie w naszych sercach i naszej pamięci. Głos zabierze prezes Polskiego Związku Czerwieńczego, pan Adam Konopka. Szanowni Państwo, drodzy zebrani, druga rodzina. Chciałbym powiedzieć, że zwracaliśmy się do profesora. Profesorze Mistrzu Wojtku, zawsze był nam bliski, zawsze reprezentował Polskę i Związek w niezwykły, godny sposób. Zawsze to będziemy pamiętali, był przykładem dla wszystkich młodych ludzi, którzy uprawiali szermierkę. Chcąc, żeby tak pozostało w imieniu Polskiego Związku Szermierczego i całego środowiska, chciałem Państwa poinformować, że pierwszy puchar świata rozpoczynający każdy ruch, każdy rok w Szabli będzie memoriałem imienia Wojciecha Zabłockiego. Składam serdeczne wyrazy współczucia rodzinie. Głos zabierze profesor Tomasz Kapecki, profesor Politechniki Krakowskiej. Szanowna rodzino pogrążona w smutku, szanowni Państwo. Żegnając w ostatniej drodze profesora Zabłockiego, nie mogło zabraknąć przedstawiciela Politechniki Krakowskiej, która była częścią jego życia, na której pan profesor studiował, zrobił habilitację. Następnie przez ostatnie kilkanaście lat był stałym gościem, pisząc recenzje do naszych prac doktorskich, prac habilitacyjnych, dotyczyły one obiektów sportowych, a wiedzę miał niezwykłą jak nikt inny. Wszyscy koledzy z naszej uczelni byliśmy za każdym razem pod wielkim wrażeniem jego znajomości tej tematyki, jego wiedzy, jego perfekcji w operowaniu słowem. Lecz ja dzisiaj jestem tu przed Państwem i chciałem powiedzieć coś innego o panu profesorze, którego znam kilka, może kilkanaście lat, że żegnamy dzisiaj człowieka, który oprócz swojej wiedzy i mądrości zrobił na mnie największe wrażenie swoją delikatnością, wrażliwością i szacunkiem do drugiego człowieka. Za każdym razem ten szacunek był niezwykły, czy rozmawiając właśnie w czasie
swoich obowiązków zawodowych, czy rozmawiając już na takiej luźnej stopie, ten szacunek był wyczuwalny i był za każdym razem przez nas komentowany jako wydarzenie niezwykłe. Dlatego żegnając dzisiaj pana profesora Zabłockiego, chciałem powiedzieć, że te słowa jak szacunek, czułość, delikatność i wrażliwość są słowami rzadkimi w dzisiejszych trudnych czasach. Tym bardziej, panie profesorze, serdecznie dziękuję za lekcje, wiele lekcji bycia człowiekiem. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę prezesa Stowarzyszenia Architektów Polskich, pana doktora Bogdana Lisowskiego. W imieniu Stowarzyszenia Architektów Polskich żegnam profesora doktora habilitowanego inżyniera architekta Wojciecha Zabłockiego. Jest moim obowiązkiem i zaszczytem przypomnienie tego, co dla polskiej architektury zrobił profesor Wojciech Zabłocki, członek Stowarzyszenia Architektów Polskich od 1955 roku. Człowiek wybitny w wielu dyscyplinach, zarówno jako sportowiec, jak i twórca. W latach 1947-1964 uprawiał czynnie sport równolegle do kariery architekta. Będąc uczestnikiem czterech igrzysk olimpijskich w Helsinkach, Melbourne, Rzymie i Tokio, równocześnie w latach 49-54 studiował na Wydziale Architektury Wydziałów Politechnicznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, obecnie Politechniki Krakowskiej, by następnie podjąć pracę w Biurze Projektów Przemysłu Cementowego i Wypiętniczego tamże w latach 54-59, w którym to roku przeniósł się do Warszawy, rozpoczynając 10-letni okres pracy w Biurze Studiów Projektów Budownictwa Przemysłowego. W 1962 roku przychodzi czas indywidualnej pracy twórczej, jak sam wspomina. Od początku samodzielnej pracy zaczęły mnie interesować aspekty współpracy architekta i konstruktora i stało się to motywem przewodnim moich działań. W pierwszym samodzielnym projekcie, którym był specjalistyczny ośrodek treningowy Centralnego Ośrodka Przygotowań Olimpijskich na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, chciałem osiągnąć efekt latających dywanów, lekkich wiszących dachów, które zawisły między drzewami. O sali gier Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, ukończonym w 1974 roku, wspominał: cały wiszący dach sprężony został w sposób dość prymitywny, żeberka między prefabrykowanymi drewnianymi płytami, które zawieszone były na linach, zostały zabetonowane po obciążeniu płytami jezdnymi. Po związaniu betonu i usunięciu obciążenia dach podskoczył do góry o kilkanaście centymetrów i napiął się jak bęben. Był twórcą, który pozostawił po sobie znakomite projekty, by kontynuować tylko te najważniejsze, takie jak pomnik Powstańców Śląskich w Katowicach wraz z rzeźbiarzem profesorem Gustawem Zemą, Pałac Sportu w Koninie, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach, Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Zgorzelcu, pierwszy w Polsce kryty tort kolarski w Pruszkowie, hala sportowa i pływalnia w Aleppo w Syrii i również ośrodek olimpijski w Syrii w Lataki, będący wynikiem międzynarodowego konkursu. W 1992 roku opracował szczegółową koncepcję organizacyjno-architektoniczną przeprowadzenia w Warszawie w 2012 roku 30. letnich Igrzysk Olimpijskich. Wspomniane wcześniej dzieło twórcze Wojciecha Zabłockiego było możliwe dzięki wielkiej pasji, jaka charakteryzowała całość jego aktywności projektowej, ale również naukowej, gdyż profesor Wojciech Zabłocki był wykładowcą w Instytucie Architektury Politechniki Łódzkiej i na Wydziale Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Przypominając tę wielowątkowość i niepowtarzalność osobowości profesora Wojciecha Zabłockiego, nie sposób pominąć faktu, iż taka postawa została uhonorowana przez środowisko poprzez nadanie mu w roku 2017
honorowej nagrody SARP, najważniejszego w kraju lauru przyznawanego architektowi przez innych architektów za wybitne zasługi dla architektury polskiej. Uzasadniając to tymi słowy, za twórcze, trafne w treści i w formie dzieła, wzbogacające rodzimy dorobek kulturowy naszych czasów, odzwierciedlające także wysokie standardy cywilizacyjne bieżącej epoki. Za świadectwo, że architektura nie zamyka się tylko w budowaniu, ale jest stanem ducha, którego energia znajduje ujście w różnych dziedzinach twórczości i twórczych pasji. Za świadectwo, że idee architektoniczne potrafią przekraczać granice kulturowe i służyć porozumieniu między ludźmi z całego świata. Za świadectwo, że forma architektoniczna może dotknięciem czarodziejskiej różdżki twórcy wyjść poza statyczne ograniczenia konstrukcji w sferę poezji. O tym, jak wielką stratę poniosła polska architektura, mogliśmy się przekonać, czytając liczne wspomnienia medialne poświęcone osobie i twórczości żegnanego dziś profesora Zabłockiego. I chociaż wypowiadane w momencie pożegnania słowa cześć jego pamięci mieszczą w sobie całość gorących uczuć, jakie żywimy dla tak ważnej dla polskiej architektury postaci i próbują pomieścić wielkie dla niego uznanie, to słów tych za mało, by opisać dzieło i życie profesora Wojciecha Zabłockiego. Głos teraz zabierze prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, pan Mieczysław Nowicki. Pogrążeni w bólu, drodzy uczestnicy uroczystości pogrzebowych, w minioną sobotę cały sportowy świat dobiegła smutna wiadomość o śmierci naszego przyjaciela, olimpijczyka Wojciecha Zabłockiego, wielkiego mistrza białej broni. Wszyscy znamy jego osiągnięcia sportowe. Nieliczni tego świata tyle dokonali. W życiu zawodowym architekta spełniony bez reszty. Jego wspaniałe projekty obiektów sportowych w kraju i za granicą zadziwiają pięknem i funkcjonalnością. Wielki wizjoner, pasjonat, społecznik, to za sprawą Wojciecha Zabłockiego oraz Ryszarda Parulskiego powstało Stowarzyszenie Skupiające Olimpijczyków, Towarzystwo Olimpijczyków Polskich, jak i również ośrodek rehabilitacyjny w Michałowicach. Osoba świętej pamięci Wojtka to wzór godny do naśladowania. Cała rodzina olimpijska, sportowa żegna cię, mistrzu, profesorze, przyjacielu. Odpoczywaj w spokoju. Teraz nastąpi złożenie flagi Polskiego Komitetu Olimpijskiego przez olimpijczyków szermierzy, przekazanie jej prezesowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzejowi Kraśnickiemu, który wręczy ją rodzinie. Złożymy ciało naszego brata w grobie. Ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych i odnowi nasze śmiertelne ciała na podobieństwo swojego ciała uwielbionego, ufamy, że wskrzesi ciało naszego brata, gdy przyjdzie w chwale.
rozdział pod... do salwy honorowej. Trzeba! Ładuj! Salwo! 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 Rozdział pod... Nastąpi teraz składanie oficjalnych wieńców. Rozdział! Stój! Rozdział! Chodź! Na ramię! Koń! Prezentuj! Koń! Na prawo! Chodź! Stój!
lewo! Teraz wsłuchamy się w śpiew w wykonaniu pani Justyny Reczeniewi pod tytułem Byłeś przejazdem. To ukochana pieśń pana profesora i tekst napisał Michał. Taki dzień zdarza się raz. Wiem, że tamten blask dawno już zgasł. To, co wyszło, tylko się śni. Zamierzchła przeszłość sprzed paru dni. Wyruszam w drogę, choć wszystko trzyma. Śnieje może wciąż o tamtym dniu. Wiem, że nigdy już nie wrócisz tu. Patrzę na gwiazdę, gdy spada w dół. Byłeś przyjazdem godziny pół. Proszę syna świętej pamięci Wojciecha Zabłockiego, syna Michała, proszę bardzo.
chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim Państwu, w szczególności oczywiście panu ministrowi, pani minister, wszystkim Państwu profesorom i prezesom, którzy przemówili. Dziękuję bardzo w imieniu rodziny. Jedna taka maksyma. Kiedyś ojciec zapytał mnie, czy ty wiesz, co jest najważniejsze w życiu? Trudne pytanie, no tak wrzucałem jakieś słowa. On mówi, nie, to wszystko nie jest ważne. Najważniejsze w życiu jest refleks. I z tym nas zostawiał. Ten refleks w życiu jest rzeczywiście ważny. Chciałem powiedzieć jeszcze, że wojsko, które tutaj się pojawiło się nie bez kozery, bo nie tylko ślub jest po części państwowy, chciałem powiedzieć, przepraszam bardzo, pogrzeb, ale dlatego, że ojciec zaprojektował szable kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego WZ-74, która no dzisiaj akurat nie była tutaj pokazywana, ale dobrze jest o tym pamiętać, bo nie było o tym mowy. No a ponieważ ojciec żołnierzem regularnym nie był, natomiast był, można powiedzieć, takim bardziej zagończykiem i też no właśnie zaangażował się bardzo w tworzenie tych formacji szermierki historycznej, jak Państwo widzicie, w związku z czym no nie chcieliśmy, żeby nie zostało uhonorowane jego ostatnie życzenie, żeby salwy nie oddała formacja historyczna. Drugim życzeniem było właśnie ten śpiew Justyny. Ojciec miał duży animusz i zaplanował swój pogrzeb w wielkich szczegółach. Między innymi po którymś z koncertów Justyny podszedł do niej i powiedział, czy zaśpiewa pani na moim pogrzebie. Także Justyna dotrzymała tego słowa. No a teraz właśnie mam nastąpić salwa. Marcin, czy ty będziesz komenderował, czy nie? Nie. Jeżaj! Trzeba wewrząć. Honor! Rozrzut panewki. Całość! Pan! Ląty z kurków. Bardzo dziękuję. Chciałem tylko dodać, że z przyczyn pandemicznych kondolencji rodzina przyjmować nie będzie. No niestety takie mamy czasy, musimy się rozejść po prostu. Dziękuję.
W lewo! Stop! Joki, pół! Lew! Dzień dobry.